Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! I dzisiaj witam was w czwartym już odcinku z My Career w WWE 2K18. I słuchajcie, ludziska, troszkę dostałem fajnych komentarzy na temat poprzedniego odcinka, na szybko je tak w miarę sobie przypomnę, przeczytam. Po pierwsze chodziło o to, że moja walka z Ono to był no DQ match, a ja nawet tego nie usłyszałem. No dobra. Tak miało być. Po drugie, teraz moje pytanie do was, czy Root w tej grze jest healem czy face'em, bo normalnie był healem, tutaj niby ma być face'em, nie wiem, nie ogarniam tego, ale tak, postać Barona Blade'a to taki easter egg i mem w jednym, w karierze 2K15 stworzona przez gracza postać zaczynała w PC razem z Blade'em i to Blade fabularnie był wręcz śmiertelnym rywalem gracza, gdzieś później się przewijali i jednak został producentem Road Agentem w NXT. Taki easter głupi egg. A po drugie pytaliście, znaczy dawaliście też znać, żebym jednak walczył bez kurteczki, więc pewnie to sobie zaraz zmienię. I tak, no ogółem prawie się wam udało uzbierać te 300 łapek pod tamtym filmem. Robimy raz jeszcze challenge'a, jeżeli jutro, znaczy do jutra, uda wam się uzbierać 300 fucking łapek pod tym filmem, to jutro wrzucam również 2K18 wraz z filmem z ekipą. I chyba to byłoby na tyle z takich przygotowawczych rzeczy. A jeszcze ten run-in, który mogłem zrobić, to w walce Bobiego Ruda i wtedy stałbym się healem, więc dobrze, że tego nie zrobiłem, bo chcę być tym złym dopiero później. Już tutaj widzę Road to Glory Survivor Series, tam nas to nie obchodzi. Mam 1000 punktów do wydania i na razie je sobie zostawię, będę upgrade'ował postać za jakiś czas powiedzmy. Na razie wystartujmy z karierą. Jeszcze dopóki się to mi kariera ładuje, chciałem wam powiedzieć, że tamten odcinek nagrywałem z osobną kamerką, jednakże nagrywanie z osobną kamerką, a sam gameplay powoduje u mnie spore problemy z desynchronizacją i musiałem jakieś dwa razy dłużej siedzieć w montowaniu tamtego poprzedniego odcinka, prawda, tego trzeciego odcinka, więc wracam do nagrywania mojej mordy i nagrania z gry w jednym momencie, czyli no nie mogę sobie teraz przesunąć kamerki, albo jak będzie walka, to niestety będę zakrywał pasek życia rywala, czy tam swój. Mam nadzieję, że przeżyjecie z tym i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, z Baronem Blade'em porozmawiajmy. Postaram się, no dobra, może rozmawiać z ludźmi też, ale postaram się nie przedłużać za bardzo tego gameplaya. Będę patrzył takie tylko kluczowe rzeczy, czy tutaj ktoś jest, z kim mógłbym jeszcze porozmawiać, na przykład przed walką, ale no w tym odcinku z impetem lecimy. View match card i tak dalej, kurczę. No Way Jose, Wolf z Tornem, a to już chyba patrzyliśmy wtedy. No dobra, Blade, gadaj. Co masz dla mnie? Jaki storyline ze mną i z Rudem? Już tydzień przed takeover, wytyfy. To jest moja ostatnia szansa, żeby zdobyć jakby zaufanie WWE Uniwersum, czyli publiki, no. I nie mogę zmarnować swojego TV time'u, okej. Postaram się nie zmarnować. Dobra, idziemy. Boli mnie trochę uproszczenie w tej karierze w porównaniu do tego, co będzie w 2K19, bo ja już widziałem, jak ma wyglądać kariera w 2K19, to są indies, zaczynamy w promocji typowo rozwojowej, Boże, no nie będącej, wiecie, nie mającego zasięgu do WWE i tak dalej, jesteśmy lokalnymi zawodnikami, później dopiero idziemy do NXT i takie inne pierdoły, a tutaj o! Pierwsze 3 tygodniówki już jestem kontenderem do pasa NXT. To jest takie głupie, trochę uproszczone. Nieważne, bo zaczynam za dużo gadać i niepotrzebnie to robię. Mam do wyboru. Okej, do wyboru. Albo zainterweniowanie w walce Ruda. Najpewniej to jest to właśnie. Albo zamykam show z gadaniem. Albo walka one on one z Roderickiem Strongiem. Jeszcze nie był w Undisputed Era. Bye bye. Dobra, wiecie co? Zawalczę. Dosyć gadania, raz gadaliśmy, nie będę interweniował, bo ja chcę być tym dobrym. Mam nadzieję, że będę tym dobrym. Zawalczmy. Tylko błagam, niech mi Root nie interweniuje. To z dupy Root, kurczę. Od dzisiaj on nie jest Bobby Root, tylko z dupy Root. Bo on z dupy interweniuje w moich walkach. Fuck you. Ale dobra, jeżeli ja miałem interweniować w jego walce, to ja byłbym tym złym, a on tym dobrym. A jeżeli on interweniuje w mojej, to ja jestem tym dobrym, a on tym złym. Tak to rozumiem. Dobra, siema Michael Cole i tak dalej.
Tak, Orlando, super. Skipujemy to w sumie. O ile wejściówek nie ominęliśmy dzięki temu. Słuchajcie, co do 2K19 widziałem sporo filmików i już mam zupełnie inne wyrobione zdanie na temat tej gry. Dzięki. Już? Też chcę pogadać. No, widziałem sporo już gameplayu, bo youtuberzy zostali zaproszeni do Performance Center tego prawdziwego i mogli sobie zagrać już wcześniej, nagrać jakiś gameplay i tak dalej. Jest różnica duża, powiedzmy od kilku lat w końcu. Kariera inaczej wygląda, tryb Universe inaczej troszkę wygląda, w sensie jest bardziej zupgrade'owany. I Rocky wchodzi. Yeah. Pominimy, bo widzieliśmy. Okej. Tutaj też Rodrika pominimy, bo znamy jego wejściówkę w sumie. Stara wejściówka i w 2K19 niestety jest ta sama wejściówka, co trochę boli. Trochę boli, bo on powinien być w Undisputed'erze. Towers Mode w 2K19 też brzmi ciekawie. Showcase taki do odbębnienia w 2 godziny. What the fuck, już ruch wykonałem? Więc... Super, już oberwałem. Moim zadaniem jest wygranie walki. Wejściówki robione na motion capture w końcu wyglądają super. Sorry. I to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Wejściówki są przegenialne w końcu. Ja serio oberwałem aż tak? A, miałem medytować, że będę walczył bez kurteczki. O lol, przepraszam. Trudno. Trudno. Dobra, ja wciąż jestem lamą w gierki WWE. Nie miałem tego przycisku, że mogę się położyć pod nim? Żeby mógł przejść? Au. Jestem wciąż lamą w 2K18, ponieważ za dużo gram z Maxem i z Chakenem i robię wciąż te same ruchy. Typu Irish Whip, typu spamowanie X-em. Nie znam jeszcze tych kombinacji wszystkich na pamięć. Dobra, mam wygrać walkę. Tylko nikt mnie nie mówił, czy przez wyliczenie też by się liczyło. Oj. Mam nadzieję, że DQ nie będzie. Bo ja chcę być tym... Ej, no! No chciałem go... O co chodzi, no? Chciałem go poza ring wyrzucić. Fuck you, strong. Albo nie. Mam pomysł. A wrzucę go z powrotem. What a manover! Nie. Dobra, jestem taką lamą w tej WWE. O, Luther's Pass! No i pięknie. Jestem taką lamą w te gry, w te produkcje WWE, ale mam nadzieję, że będę jakoś progresował. Kurczę, klawiszologia jest ciężka do ogarnięcia, jeżeli chce się zapamiętać, prawda? Jeżeli chce się wszystko zapamiętać. What the fuck, jaka podcinka, Jesus! Dobra. Na razie jeszcze do finishera i signature'a daleko. Jakoś na razie tylko raz skontrowałem. Ciekawe, czy mogę... Ej, no czemu mi on zszedł sam? Ostre wejście kolankiem. I co on chce z góry zrobić? Co Strong chce z góry zrobić? Too fast, fuck you! No cios łokciem trochę nieprzychylnie dla mojej postaci. Może skontruję zaraz? Jest, skontrowałem. Back and forward, pod gwiazdkami jak się pojawia to znaczy kontra. Jakby ktoś nie wiedział. Co bym mu tu zrobić? Jeszcze nie pamiętam tej klawiszologii na pamięć. Pozwolę sobie go podnieść. Yeah! Czułkiem prosto w matę. A nie mogę nic zrobić. No i mi postać z dupy zeszła. Z jakiegoś powodu. Nie jestem postacią latającą, więc też nie latam za daleko, jak widzę. Testuję też możliwości tych postaci, bo widzę, że jak mam statystyki tak słabe, bardziej jestem takim fighterem. O, patrzcie, jakie ruchy, jakie ciosy. O, jaki takedown! Fuck, jak mnie skontrował. To wtedy nie mogę takich samych rzeczy robić jak w online, prawda? No nie gadajcie, że mnie będzie... Co? Nie, stary. Nie było dwa nawet. Nie tym razem.
Ale High End Drama, czyli spróbował mnie przypiąć, ale jednak nie przypiął, no to zawsze to jakieś są gwiazdki. Fuck you! Ej, nie. Czy to jakiś Camel Clutch? Za słabo jestem jeszcze poobijany. Ale submission, kurczę, założył. Czyli jednak komputerzy potrafią tutaj, wiecie, pomyśleć o tym, żeby założyć mi submission. Ej, to jest dziwne, bo gałka w górę... O, gałka w górę tak naprawdę mi podnosi, wiecie, przeciwnika, a tutaj robię ostrego strajka. O, taunt. Perform a crowd taunt or aha, to jeszcze się one różnią. To receive a buff. A crowd taunt... Okej, okay, momentum. A jeżeli będę tauntował w stronę przeciwnika, to będę miał zwiększony damage. Spoko. To fajnie to wykorzystałem. Fuck you. Ej, no co? Okej. Okay. Teraz spróbuję go sobie, wiecie. O. Teraz spróbuję go dobić, tak, żeby teraz zaraz signature mu zrobić. Czy mam staminę na to? Nie za bardzo. O, nie za bardzo. Chociaż może jeszcze... Tak, uda się. Yeah! Uppercut. Piękny. A co ja miałem na finisher? Już nie pamiętam, ale coś fajnego. Czy to jest jakiś rodzaj supleksa? A nie, to jest kolanka w plecy, dobra. Kolankami w plecy. No nie. A replay, dobra, już myślałem, że interwencja jakaś. I podoba mi się ten finisher jako tak na początek. Jest bardziej jakiś backstabber? Coś ten deseń, chyba tak. Dobra, próbujemy. One, two. To jest łatwo. Ale dobra, trzy gwiazdki. Znaczy w realu byśmy nie dostali za te trzy gwiazdek, ale spoko jak na taką pierwszą walkę. O Jezu, ten takedown. Te liny, ta fizyka. What the fuck, ta teleportacja, super. Ach, ta fizyka w tej grze. To jest tragedia jakaś. Przynajmniej chodzi w 60 FPS-ach. A nie jak w online, wiecie. Super, w replayach same takedowny. Tyle mi zrobił Strong. No dobra, nie ma co patrzeć. Ale ten backstabber, poprawcie mnie ewentualnie, ale backstabber mi się podoba. Podniesienie w stylu Fisherman Suplexa chyba? I położenie go plecami w moje kolanka. Fajna rzecz. W realu to też dobrze wygląda. Nie pamiętam, czy przypadkiem Primo tego nie miał? Bay! Yeah! Breakout? Nie chcę breakouta. O Jezu, kliknąłem breakout, żeby ewentualnie jeszcze zaatakować tego. Oj, bo to jest healowe zagranie. Nie, to ja uciekam na zaplecze, o ile dam radę. To jest healowe zagranie. Boże, breakout kliknąłem, nie byłem przyzwyczajony. Dobra, cześć publiko. Mam nadzieję, że mi tego nie uzna, że jestem złym. Błagam. To jeszcze nie ten moment. Jesus. Ach, to ogarnianie tych karier, tych ruchów. Masakra, tyle przede mną. Ale lamienie ma swoje dobre strony, bo jak w końcu ogarnę klawiszologię taką sensowną, pst, i tak więcej ogarnę od Chokena na przykład, to będę może lepiej dawał radę później, cholera wie. Ale jeszcze sobie przejrzę swoje movesy, swojej postaci i będę obserwował tam, jaki move konkretnie, jakie klawisze trzeba zrobić, kliknąć, żeby dany ruch wykonać. Kaszusa widzę z tyłu. Baron, nawet tą swoją animacją mnie nie denerwuj. Było dobrze, prawda? Tak, Root to zauważy, że pokonałem kogoś takiego jak Roderick Strong. Okej. Okay. Czy mam fanów, wiecie, w głowie jako pierwsza rzecz? Raczej pójdźmy taką neutralną drogą. Że jestem po niego, prawda? Że chcę jego pas. Okej. Zauważył mnie. Baron twierdzi, że on mnie zauważył. What the fuck? Nie mogę kliknąć A. No dobra, ale muszę też obserwować, bo... No, powiedzmy, że może mnie jeszcze raz zaatakować, zainterweniować w mojej walce. I co wtedy? Wtedy gówno. No dobra. Na razie Baron, kurczę, tutaj taki road agent nasz. W sumie porozmawiajmy jeszcze... Ciampa ty skurwysynu. Pogadajmy jeszcze z Ono.
Ale ja nie chcę przyjaźnić się z Rudem. Cokolwiek to ma znaczyć. Czy mogę cię pobić, typie? Nie. Dobra. Idziemy tutaj, Triple H'a nie ma, kurczę, nie będzie obserwował naszych wyczynów, no nie? A szkoda. A co tam Albert, Matt Bloom jeszcze? Co on uważa o moich występach? Aha, że ma inne rzeczy na głowie, pogadajmy później. Dobra, nieważne, idziemy jechać. Idziemy jechać, tak. Aśka tam stoi, okej, ty jesteś tym panem, co mnie odwiezie do burdelu, gdzie będą dziewczynki czekały. Dobra, cześć. Ja jestem gotowy. Okej. To widzimy się za chwilę. Tydzień czwarty, czy to już zaraz takeover będzie? Kim ty jesteś? Czy to jest postać Michcia na przykład, albo kogoś innego? A nie, to Xavier Fulton, a dobra. Go Home Edition of NXT, dobra, czyli to jest ostatnia tygodniówka przed takeover, no okej. Niechaj mu będzie, niechaj mu będzie. Tylko pytanie, co w tym tygodniu zrobić? Czy gadać, czy interweniować, czy walczyć? Jeszcze niby nie robiliśmy ani razu interwencji w jego walce, prawda? Ale jestem tym dobrym. Matchcard. Nie wiem, cholera. Znowu No Way Jose będzie otwierał galę. I tam i jakam. Jakie randomowe, fajne starcie. Eric Young. No dobra. Baron, co dla mnie przygotowałeś dzisiaj? Ale to jest animacja, jakby mnie zatrzymał. Ta, tamten tydzień był dobry. Spoko był. Mhm. Okej, okay, czyli znowu będę miał do wyboru. Luz, znowu mam do wyboru. On sobie ogląda logo NXT. Super, baw się dobrze, stary. Promo. Interwencja. Okej. Okay. Albo moja walka z Bobbym Rudem? Ale ja z nim chyba walczę na takeover, te? To z jakiej czapy miałbym z Rudem jeszcze raz walczyć wcześniej? Nie, zostawmy to fanom na takeover, bo to jest takie głupie rozwiązanie. O, na tygodniówce zawalczyli ze sobą, a na takeover powtórzenie. W realu czegoś takiego nie lubię. Tutaj może to też się nie sprawdzić. Wolałbym coś innego, czyli albo promo, albo run-in. Dobra, run-in. Za to, co mi zrobiłeś, Rut, ostatnio. Trudno, jeżeli wyjdę na tego złego, będę starał się ocieplić wizerunek jakoś. Win this pre-match running, ok. Czyli będzie sobie Rut wchodził, a jego pik, 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 paf, paf, kurczę, atak. Irish Whip gdzieś tam na rampę, nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, to będzie mój pierwszy running. Nie możecie tego przegapić, mojego świetnego ataku, kurczę, na z dupy Rudzie. Boże. Super nazwę wymyśliłem jemu. No dobra. Tylko, żeby nie było, że na Ono będę, wiecie. Kto wychodzi pierwszy? Okej. Okay. Nie przewinę tego, bo chcę zobaczyć, czy będę miał przycisk run-in po prostu. Glorious! Yeah! Jeszcze nie widziałem wyjściówki Ruda w 2K19, ale tam musi być lepiej. Ta, mistrz NXT, jasne. A te pasy brzydko wyglądają. 2K19 trochę poprawili je, mimo wszystko. Problem jest tutaj, że te wejściówki wyglądają z... Spoko, powiedzmy, no tak średniacko, ale w 2K19 faktycznie widać, że to jest motion capture. Większość wrestlerów, chociaż nie wszyscy, brali udział w sesji motion capture. Normalnie, wiecie, w tych czarnych strojach z tymi takimi, powiedzmy, że żarówkami białymi, to oznacza położenie ręki, nie wiem, cokolwiek, no nie. Wchodzili do ringu i to nagrali i umieścili w grze. I to wygląda 10 razy lepiej. I pytanie, czy teraz jak on będzie na rampie, to będę mógł go zaatakować? Jest! Run-in. Luzik. Aaa! Rocky Doggy Baby! Wchodzi! Ontario. O, już? I co? Już się odwrócił, on... What? On już się odwrócił. A, skontrowałem śmiecia. Finisher! Będzie ten backstabber cały? Nie, to jest... A, bo ja mam jakieś coś w stylu Batista Bomba w tym. Wezmę pas, który wylądował pod ziemią i... Robimy taunta! Nie, nie da się. Lol, mogę go tylko pobić. Pff, wygrałem! Wygrałem bitkę przed walką. Super. Quality. Fenomenalnie. Masakra. To fajne show. Myślałem, że to będzie trochę dłużej trwało, no nie, ale... Zobaczmy,
Znaczy, mnie ciekawi, jak to zostanie potraktowane. Czy jako ten dobry, taki fajny, zaatakowałem tego złego, ale będę wciąż takim dobrym, słodziutkim, czy średnio. Ale nie wiem. Ale wciąż mi się nie podoba ta idea, że już walczę o pas. Chciałbym jakiś taki sensowny storyline mieć jeszcze wcześniej. Żeby to wydłużyć rozgrywkę. To nie byłoby sztuczne wydłużenie rozgrywki, ale już jestem trzeci tydzień czy czwarty w NXT i już dostaję walkę o pas. Okej. No już fani są za mną. No dobra, czyli jednak są fani. Powiem, żeby fani oczekiwali czegoś fajnego ode mnie. No w sensie, że mają czekać, że fani są moją pierwszorzędną rzeczą, o coś w tym stylu. Zobaczmy. Fani mają długą, daleką pamięć, no. Coś ten deseń. To jest prawda. Tylko, że wy jesteście takimi idiotami w WWE i myślicie, że z tygodnia na tydzień zapominamy, tak? A w grze to, o, fani to mają długowieczną pamięć i tak dalej. Pff. Postaram się czterogwiazdkową walkę stoczyć, tylko z tą moją jeszcze ułomną klawiszologią wątpię, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzę, że mam 23 minuty, kurczę, w odcinku, ale wiecie co? Jeszcze zawalczmy. Zróbmy ten takeover dzisiaj, po prostu. Będzie dłuższy odcinek, ale fakt faktem, zróbmy walkę na takeover teraz, za chwilę. Monthly pay-per-view, czyli co, NXT ma też co miesiąc pay-per-view takeover? Co? Co wy mi próbujecie tutaj wkręcić? Takeoverów jest 5 w roku, a nie kurczę, co miesiąc. To świetnie ustawili werkę, co też nie chcesz ze mną rozmawiać przed moją wielką walką o tytuł, kurczę. Mam iść do Barona Blade'a? Tak, a mnie się pyta, czy ja go nie widziałem, o lol. Dobra, ty kim jesteś, mam nadzieję, że stworzoną postacią. Chyba ta. Kim ty jesteś? Diego. Cholera wie, czy to jest też jedna z tych puli postaci, czy może jakaś moja znajoma osoba ze Steama taką stworzyła. No dobra, no wyjdź z pasem, super rozmowa, niesamowita. Mnie ciekawi, czy tutaj generowane są te walki jak w uniwersie, tych walk pay-per-view, czy są to jakieś gotowe presety. Jak patrzę na tą galę, to ja nie rozumiem, czy ten nowy Jose ciągle każdą galę NXT otwiera promem, nawet takeover, czy o co chodzi? Wolfe z Josem znowu. Ono versus Strong, super, moi rywale wcześniejsi. What? A no tak, jeszcze DIY jest jeszcze w tej grze, no tak. I oni walczą o pasy tag team, ciekawe kto z tego starcia wyjdzie. Nawet nie wiem, kto jest tutaj mistrzem tag team. Dobra, szybko, streszczaj się. Tak, to jest mój pierwszy title shot, super. Bądź wściekły i tak dalej, jak się czuję? Thrilled. Że cieszę się, że tutaj mogę być. Yeah, tak, super. Okej. Okay. Krzycz na siebie, dobra. Super, on każe mi się otworzyć po prostu i tak dalej. Yep. Ta, Finn KO na komórę i tak dalej, będę następny, wow. Urodziłem się, żeby być mistrzem. Nie spieprz tego. Dobra. Objective. Wygraj NXT Championship, ale nie przez DQ. I muszę zdobyć minimum 3 gwiazdki w tej walce. Znaczy, napisane jest, żebym zdobył 3 gwiazdki, prawda? Ale nie jest napisane, że minimum, no nie? Ale postaram się 3,5, 4, coś ten desen. WB Network. A no tak, NXT Takeover. Tylko spoko. Od teraz co miesiąc są takeovery. I to bez podtytułu, po prostu NXT Takeover. Witamy w NXT Takeover wrzesień 2018. Yeah! Ej, ta arena jest nawet fajna. Chyba takie areny robili wcześniej. Ale coś mi się nie przypomina, żeby... Nie, to były te areny, dobra, spoko. A gdzie jesteśmy w ogóle? Gdzie jesteśmy? Czy to jest ten Iowa? Chyba ta. Dobra, nieważne. Lecimy, kurczę, dalej. Zacznijmy już naszą ostatnią walkę dzisiaj. Dzisiaj dwie walki, kurczę, to jest nawet fajne. Jeszcze running.
Coś innego, prawda? Coś innego w tym odcinku, ale boli, że w końcu z tą swoją klawiszorogą jestem takim blamerem. Yeah. Powinien być jakiś promo package tutaj, no nie, że na początku nasz cały storyline w pigułce. Czyli Root, z dupy Root mnie atakuje, ja walczę ze Strongiem, później ja go atakuję. Super storyline. Jojo, gadaj szybciej. NXT Championship! Jej, yeah, oczywiście ja bez filmiku pierwszy wychodzę. Publika nie daje jebania o mnie. Dobra, nieważne, możemy wyjściówki chyba pominąć w sumie, bo widzieliśmy obydwie, prawda? Przejdźmy już do samej walki. Rocky Club, czy członek i lider Rocky Club zdobędzie dzisiaj pas, ale mało ludzi na publice, masakra. Yeah, NXT title! Już w czwartym odcinku. Klap, klap, klap. Dobra. Te oczy! Jesus! Ta mimika. The Rocker, baby! I publika coś taka nie za mną jest. Albo to jakiś błąd. Boże, ta mimika! Jesus, z dupy tak wygląda. NXT Champion. Glorious. Nie, to chyba błąd, bo na nas obu buczą. To po prostu taka domyślna publika i tak dalej. Dobra, dawaj mu pas. Live. Jesteśmy na żywo. Yeah, o to walczymy, o ciemny pas. Super. Dobra. Walka. Lecimy. Kurde, to będzie takie światło? Nie, jednak nie. O, już mu przyłożyłem. It's go time. Big dog. Oh, big dog. It's coming, kurczę. It's boss time. Fuck you, serio nie skontrowałem? Ała, prosto w tą barierkę, tu oni nie mają tych... Oni mają tutaj te stalowe barierki, nie mają tych elektronicznych. Fuck you. O, o. Oj, żebym to skontrował, bo inaczej lipa. Yeah! Wszystko... What? Co to było? Nie kontruj tego. Ej, takie... Myślałem, że bardziej go przerzucę. Taki dziwny przerzut był. To był jakiś rodzaj splashu? Serio? Nie mogę springboarda zrobić. Nie mogę się odbić od lin. Dobra, ja na razie wyjdę. Okej. Okay. Ty sobie biegaj. Napełnijmy sobie... O Jezu, szybciej. Napełnijmy sobie, wiecie, pasek... ataku. Au! Próbuję jakiejś kombinacji. Fuck you! Próbuję jakieś kombinacje stworzyć. Próbuję się pobawić klawiszami, żeby się czegoś tutaj jeszcze nauczyć. Stawaj, oliny. Oliny, czemu nie mogę skontrować? Przecież mam tutaj dwie kontry. Glorious! Ta publika w tle jaka śmieszna. On ma lepsze statystyki. Fuck you. Podnieśmy go jeszcze raz. Wykręcanka, a i znowu podcinka, spoko. O, jak ominął! O. Okej. Okay. Czyli gałkami nic nie mogę zrobić. Ale to był też jakiś rodzaj ataku. Jak się submission robiło? Poczekajcie chwilę. No dobra, dowiedziałem się, że tutaj abilities Bobby ma w pytę jeszcze więcej. Special moves tak samo. Nie, special moves akurat nie. Ale samych abilities, no nie, skill, o skillów ma, patrzcie ile i tak dalej. Nie pamiętam czym się robiło submission, trudno. Ale... Co? Dobra, nie będę skakał z tych lin, bo to jest porażka i tak, jak takie ruchy mam wykonywać, to lepiej nie. Fuck you. Ale ciekawe, czy w submission miałbym jakieś racje bytu, bo jestem takim typowym fighterem. Jednak. No i znowu z górnej liny.
A jednak zszedła mi postać, tak. To jest Chain Wrestling, prawa gałka. O, a jednak założyłem? A fakt, to ja przecież jego miałem śledzić. No, nie ogarnąłem tego. Dobra, jeszcze raz. I tak nie zakończę jeszcze submissionem tego meczu, bo gwiazdki, prawda? Ale mnie skontrował, już kontry nie mam. Kurde, muszę uważać. Muszę sobie ponapełniać trochę. Przydałby mi się jakiś signature. O nie, tym razem. Kurczę, niech mnie nie atakuje teraz. Fuck, ja chcę wstać! Yeah! Mam niby submission. Dobra, staminy mam w miarę, mogę spróbować. Mogę mu signature'a zrobić. Yeah! Żeby trochę gwiazdek tutaj pozdobywać za tę walkę. Ale już nie mam... Dobra, jednak mam. Próbujemy. Czy uda się? Ostry backstabber. Ale jeszcze nie przypinajmy. Chcę te cztery gwiazdki mieć. Pobawmy się jeszcze nim. Jakkolwiek to brzmi. Może do narożnika Irish Whip. Podduszanie, super. Za różnorodność w ruchach, prawda, dostanę więcej punktów i to jest dobre. I to mi się bardzo podoba. Spoko. No i robię jakieś tam ruchy. Ale tylko, o Jezu. What the fuck? Staminy trochę potraciłem, prawda? Teraz pozbieram trochę jej, bo jestem mocno zmęczony. Troszkę jednak jeszcze publikę podłudźmy, prawda? On sobie odpoczywa też, prawda? To jest niestety złe. Ale okej. Ty się próbujesz tutaj lean, prawda? Co? Co to było? Au! Jakiś rodzaj katera. Fuck, nie chcę, żeby on uzbierał sobie na staminę, na signature'a. O, fuck you. Koniec zabawy. Postaram się jeszcze jednego signature'a może zdobyć. Fuck, tylko co mu jeszcze zrobić takiego, żebym nie dostawał ujemnych punktów? Wrzućmy go. O, od razu do przypięcia. Dobra, to nie było takie łatwe. Ale dzięki temu też dostajemy, prawda? Punkciory. Stawaj, Rocky. Albo... Dobra, spróbujmy, a potem signature move'a. Niby trafiłem. Dobra, podnośmy go. I szybko stamina. Szybko, jest signature. Yes. I jeszcze jeden finisher. Mogłem zrobić charge finishera, ale trudno. Dobra, cztery gwiazdki są, teraz możemy zaraz przypinać. Backstabber na samym środku ringu. Super, powtórki mnie nie obchodzą. On już krwawi cały, z jakiej przyczyny? Nowy mistrz. Ej, nawet jak na te moje możliwości ruchowe, walka mi się nawet podobała. Będzie tylko coraz lepiej. Bo zrobiliśmy dwa signature'y, finishery dwa, prawda? Coś tam popróbowaliśmy, trochę było jego kontr. Ale luz. To mi się podoba. Walić powtórki. Nie obchodzą mnie. Obchodzi mnie pas NXT. Yeah! O tak. Ej, hale, co? No. Oj, stary. Akurat trafiłeś na mnie. Oj, trafiłeś na mnie. Ej, to what the fuck? Ej, nie w tym kierunku. Yeah! Bitka po walce. Oj, stary, zadarłeś ze mną i to jak.
Nie będziemy się tak bawić. Dawać mi tu krzesło. Dawać mi tu krzesło. Kurde, brud. Brud, o. Z dupy brud, kurczę. Będziesz jeszcze bardziej krwawił. Zaraz ci finishera zrobię. Tylko poczekaj, niech mi tylko staminka tutaj wróci. I lecimy. I lecimy. Powiedzmy, że to jest Batista bomb. Chociaż nie, Batista czegoś takiego nie robił. Koniec. Publice się to chyba nie spodoba, ale... walić was. Walić publikę. Continue. To było dobre takeover. Kurczę, taki sukces. No i długi odcinek z tego powstał. Więc zobaczmy, czy jeszcze będzie jakaś cutscenka. Jeżeli nie, to będziemy szybciutko już kończyć odcinek, bo już za długo trwa. No hejka. Hejka, Baron. Oj, wymęczony. I w kurtce walczyłem. Przepraszam, zmienię to. Nice, okej. Okay. Właśnie, to jest tylko tyle? Super nice. Z tym urodzonym mistrzem. Tak, jestem mistrzem. Jestem, byłem 2 stopnie wyżej od Ruda. A, z Mattem Bloomem. Teraz pewnie będę musiał porozmawiać. See you. Dobra. Jesteśmy mistrzami w sumie, więc słuchajcie, ludziska, to byłoby na tyle w sumie. Porozmawiamy z Mattem, bo pewnie jakieś dalsze plany będą, pewnie obrona pasa i tak dalej, ale to już w następnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, chyba było lepiej, mam nadzieję. Dawajcie swoje propozycje w komentarzach, co i jak dalej i w ogóle dlaczego, po co, dlaczego żyjemy na tym świecie. Z ruchów mam nadzieję, że będę więcej się uczył i przejrzę sobie katalog ruchów, może się czegoś jeszcze nauczę, może jakieś ruchy mi, wiecie, przejdą koło nosa i zapamiętam to. Więc, nowy mistrz, Rocky Doggy Bay Bay. Żegnam się, trzymajcie się, hej!